Na dzisiejszym spotkaniu chciałem omówić iglo, jak prawidłowo wykonać iglo, jak to prawidłowo zrobić, żeby to funkcjonowało. Tutaj mam akurat zdjęcia z naszego konkursu na darmową rekuperację, czy na częściowo refundowaną rekuperację, więc zapraszam, bo to będzie się odbywało co kwartał. Wszyscy uczestnicy, którzy wysłali jakiekolwiek materiały, w zasadzie wygrali. No, chciałem tak zrobić, żeby mieli wszyscy. Nawet jak ktoś zrobił z błędami, no to daliśmy mu też tam jakieś tam powiedzmy czwarte czy któreś miejsce. Zapraszam, co kwarta będą te konkursy. Chciałem, zobaczcie. Mamy jedno iglo. Zobaczcie, tu mamy poddasze, widzę ocieplone, porządnie zrobione. Zobaczcie, jak to iglo jest zabudowane z parochiami. Widzimy. Tu mamy wyjście. Byliśmy nie mylę do wyrzutni, bo ten pan miał problem, tutaj takie łuki. No tutaj można powiedzieć, że w strefie takiej półciekłej powinno to dać radę, nie powinno się wykrapać. Chociaż tu jeżeli będzie różnica temperatury powiedzmy 6-8 stopni, już może dojść do wykropienia tutaj na tym odcinku łączącym. Tutaj co macie? I teraz się zastanawiam, czy to jest szczepnia, czy wyrzutnia. Ale z tego co widzę, to jest szczepnia. I zobaczcie, jak jest porządnie grubo obudowana taka centrala, która też jest ZPP. My też będziemy wpuszczać centralę ZPP. Specjalnie taką na poddasze o izolacji gdzieś 6 cm z tego tworzywa EPP, żeby to było bardzo ciepłe. Ale powiem wam, mimo wszystko, że to jest zrobione takie iglo, to tu ta grzałka też będzie potrzebna na tej czerpni. Ona gdzieś tak powiedzmy 2 tygodnie w roku w naszych warunkach środowiskowych musi chodzić. Zobaczcie, tu macie prawidłowo zrobione iglo, zobaczcie. Rury wszystkie jak porządnie zabudowane styropianem. Styropian chyba 15 poukładany. Można. Tu mamy przykładowo następne iglo, te wam omówię. Tutaj jest za słabo powiedzmy ocieplony ten cały nasz rekuperator. I w rurach widzicie, są tu rewizje. Bardzo porządnie wykonane do czyszczenia, do tego Ameryka, rewelacja. Tylko zastanawiam się, bo tu jest wyrzutnia, wyrzutnia nawet powinna być niżej, jakby żeby woda spływała, ale dobrze, ona spłynie tutaj powiedzmy chyba nam do centrali. Ale zobaczcie, tutaj nawet jeżeli mam obudowaną tę centralę, ta centrala jest zabudowana gdzieś po tych deskach, co widzę, co mogę porównać, to około 10-15 cm tego styropianu ma, to ok, a nie mamy ocieplonych tych rur. I wszystko co my zyskamy tutaj, na tym naszym ciepełku można powiedzieć, to tracimy na tych rurach, chociaż to można powiedzieć też jest w takiej strefie półciepłej, bo poddasze jest ocieplone z tego co widzę. To bez sensu, to jak już ocieplamy, to musimy ocieplać rury, musimy ocieplać centralę, jeżeli to jest na tym naszym poddaszu, w takim miejscu chodzi. Tutaj zobaczcie następny układ, który wam pokazuję. Tu akurat nie jest, już widzę pod GWC jakieś przeponowe czy rurowe, bo tu mamy siłowniczek, tu mamy filtr albo nagrzewnicę, już nawet nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Zobaczcie. Ten rysunek jest równoważny z serii. Tutaj powiedzmy szczerze, jest troszeczkę za mało izolacji i też po jakimś czasie się może nam coś wykropić w zależności od temperatury, bo ta izolacja na takie iglo, to tutaj ten pan no, to tak się postara, powiedzmy tam no, bardzo dużo tego, ale to jest minimum tamte, ja uważam te 10-15 cm, te 15 takiego styropianu, to ma sens. Bardzo porządnie rury podocieplał. Myślę, że tutaj temu panu będzie to wszystko chodzić i hulać, aczkolwiek jeszcze tutaj te rurki, te kanały wentylacyjne od wywiewu i od nawiewu bym na pewno docieplił, bo uważam, że to jest za mało docieplone. Jeżeli ktoś już podejmuje się robienia tej rekuperacji, bo nie ma możliwości na tym naszym poddaszu ocieplonym czy nieocieplonym, to zobaczcie, to nie ma filozofii, ale to trzeba mniej więcej zrobić tak jak ten pan.
Ten pan, powiedzmy, że on to zrobił prawidłowo. Co prawda nie wiem, jak tam te rury rozprowadzi, bo widzę to częściowo, ale jeżeli chodzi o iglo, o budowę, to zrobił to perfekcyjnie i tam, powiedzmy, za dużych strat nie będzie. Aczkolwiek, tak jak mówię, że prawdopodobnie jest nam jeszcze tu potrzebna grzałeczka. Ona tu chyba jest nawet zamontowana w samym narożniku. Jest nam potrzebna grzałeczka raz na 2 tygodnie. Czyli zobaczcie, mamy prawidłowy układ. Układ, powiedzmy, średni. Należy jeszcze to tam, powiedzmy, troszeczkę docieplić. Jest troszeczkę za mało izolacji. I no, widzę, że jakościowo wykonane perfekcyjnie, jeżeli chodzi o stronę wizualną, ale jeszcze docieplić. Tutaj też jest centrala docieplona, ale brakuje nam ocieplenia tych wszystkich naszych kanałów wentylacyjnych, więc tutaj tą całą energię, te nasze ciepło zyskamy, powiedzmy, to co zyskamy na centrali, na wymienniku, stracimy tu na tych rurach. Bo o co to chodzi? Ja nieraz tak biorę, właśnie sprawdzam, jak to jest ocieplone. W bardzo prosty sposób. Temperatura w domu przykładowo jest 21 stopni, centralna w wywiewie pokazuje 16. Czyli my tracimy 5 stopni. Miałem kiedyś taki przypadek, że jak instalacja była bardzo źle zrobiona, nawet gościu do mnie zadzwonił o 23:30, że coś wykrapa mu się z sufitu, bo w ogóle miał to rozłożone na nieocieplonym poddaszu. Tam nie wiem, jaka była wtedy temperatura i on mówi, że na ostatek mu się zaczyna woda tam lecieć, wykrapać, bo to też robił deweloper. No i sytuacja tam była taka, że ja mówię, proszę spojrzeć tam na ten wyświetlacz w tej centrali, jakie ma pan temperatury. Tam różnica temperatur między instalacją, tą naszą wywiewną z domu, bo potem najłatwiej ocenić, tam chyba było 21 stopni w domu, to wiem, że była, żeby was nie skłamać, te całe 11 stopni. To było 10 stopni i też mu cały czas wiało te zimne powietrze, cały czas się włączała ta nagrzewnica i też to nie można było dogrzać. Że jeżeli ktoś przykładowo rozkłada taką rekuperację na takim, jak ja to mówię, nieocieplonym poddaszu, w ogóle tego nie ociepli, jeszcze rur nie ociepli, rury rozłoży, to moim zdaniem mija się to wtedy z celem, bo to co zyskamy na tej wymianie w naszej centrali wentylacyjnej, to my stracimy na rozprowadzeniu tych naszych rur. Ja wam pokażę. To znaczy w następnym odcinku zajmę się takimi, pokażę wam, jak tej instalacje też należy docieplać, jak to należy robić. No ale to wszystko musi być tak zrobione, żeby to było perfekcyjnie. Musi to być konkretnie podocieplane. Tak jak tutaj. Wtedy, powiedzmy, na tej wymianie tracimy 1 stopień, nie 5-10, bo jak już tracimy 5 stopni, no to jeżeli chodzi o efektywność cieplną, to jest znikoma. Wtedy chodzą nam te nagrzewnice grzałki na czymś takim. Jedynie to, że mamy świeże powietrze, nie? Ale to jest tak, jakbyśmy wtedy nie robili rekuperacji, tylko ściągli sobie uszczelkę, powiedzmy, z okna tam czy szybowego i mamy taki sam efekt. To wtedy trzeba się zastanowić, jeżeli ktoś już chce robić i na tym poddaszu nieocieplonym nie docieplać, tak jak tutaj to jest zrobione, to trzeba pamiętać, że to nieraz nie ma sensu wtedy inwestować w tą rekuperację, tylko po prostu wyciąć kawałek uszczelki przy oknie i to będzie ten sam efekt, jeżeli chodzi o zimę, bo to inaczej się nie da. Musi to być porządnie docieplone, podam wam. Ten przykład jest źle ze względu na te rury. Mam nadzieję, że ten pan to dociepli. Podejrzewam, że tak. Tutaj brakuje tego docieplenia. Podaję wam ten przypadek. Tu może być jeszcze troszeczkę go za mało. Też jeszcze się może coś dziać.